Wszyscy się patrzycie tu, a gdzie? A trzeba tu się patrzeć, na ekran, na. Ale bo ja nie mogę odczytać, to trochę oderwać. A, okej, to tak można. Nagrywam was. Ale po co? Żeby zbudować naszą markę w internecie? Usiądę tam, gdzie krótka przerwa siadała. Wygrzane miejsca. Jesteśmy w Big Book Cafe. Właśnie skończyło się pierwsze spotkanie z cyklu. Mam nadzieję, że to będzie cykl Literacka Stolica. To jest spotkanie blogerów i instagramerów książkowych. Przede wszystkim fajnie było poznać ludzi, którzy też robią blogi o książkach. Zobaczcie, tak to wyglądało. Pani dzisiaj bawiła. Znakomicie, tylko jestem trochę chora. Ale bardzo mi się podobała. To się nie zbliżam. Prezentacja. Jak się pani dzisiaj bawiła? Świetnie, szczególnie podobała mi się, tak jak Natalii, pierwsza prezentacja. O Jezu. Trzeba patrzeć, ja wiem, że to odwraca uwagę. Odwraca. Ale tutaj. Więc bardzo podobała mi się prezentacja Rafała, który wytłumaczył nam, dlaczego wszystko robimy źle. Jak się pani dzisiaj bawiła? Wyśmienicie. Bardzo dużo się dowiedziałam od tego pana, od tej pani, tamtej pani, od pani organizatorek. Pozdrawiamy. Pani organizatorko. Dobry. Jak pani ocenia imprezę? Ja oceniam bardzo dobrze. Uczestnicy są zaangażowani, prelegenci przygotowani, jest super. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się pani bawiła dzisiaj? Świetnie. Co się pani najbardziej podobało, oprócz mojej prezentacji? Moja prezentacja. Po prostu powiedziałeś to, czym ja się uczyłam. A więc dobrze opowiedziałeś, bo jednak nauczyciele też tego uczą. Te dzieci internetu paskudne. No, ładnie nagrywa ten. Gdzie trzeba patrzeć? No, bardzo ładnie, to trzeba patrzeć. Sytuacja jest taka. Rafał z nami zrobił rozmowę wtedy, kiedy odeszliśmy z korporacji i zajęłyśmy się różnymi sprawami i między innymi blogiem. A teraz sam. Z taką naszą malutką, taką radą po prostu. Tak. Rzucił korporację i zajmuje się blogiem, więc ta rozmowa musi się odbyć. Tak myślę. Wszyscy się patrzycie tu. A gdzie? A trzeba tu się patrzeć, na ekran, na. Ale bo ja nie mogę odczytać, to trochę oderwać. A, okej, to tak można.